Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Te słowa wyjęte z psalmu 145 to hasło dziękczynnego święta żniw. Niedzieli, w którą gromadzimy się w kościele, przynosząc do kościoła różne dary. Te, które udało nam się zebrać w ogródkach, zebrać z pól, czy po prostu kupić w sklepie. Przynosimy je w podzięce za pokarm, jaki mamy każdego dnia. Bo to święto dziękczynienia, w którym chcemy dziękować Bogu za pokarm, za dom, za strawę. Ale to też taki czas, w którym chcemy dziękować Bogu za pokój. Bo musimy mieć świadomość, że jesteśmy niesamowicie uprzywilejowani. Żyjemy w miejscu i w czasie, które przez długie lata nie zaznało wojny. A przecież niesamowitym błogosławieństwem jest, kiedy można siać i zbierać owoce tego zasiewu w pokoju. Za to wszystko w tę niedzielę chcemy Bogu dziękować, ale w tym naszym podziękowaniu niech nie zabraknie też refleksji skierowanej do nas osobiście. Bo przychodzimy nie tylko, by dziękować jako społeczność, jako Kościół, ale przychodzimy, by dziękować osobiście. I tutaj rodzi się pytanie, jakie jest wtedy nasze codzienne podziękowanie. Nie w tę niedzielę dziękczynnego święta żniw, ale wtedy, gdy zwyczajnie każdego dnia siadamy do śniadania, obiadu czy kolacji, czy jakiegoś innego posiłku. Czy potrafimy wtedy podziękować Bogu za chleb, za strawę? Czy potrafimy podziękować za wiele innych błogosławieństw, które otrzymujemy każdego dnia? I myślę, że ten tekst biblijny, inne, które będą czytane, powinny być dla nas też refleksją. Właśnie uczenia się podziękowania. Nie tylko wtedy, gdy przychodzi święto, ale zwyczajnie każdego dnia. By było to podziękowanie szczere i osobiste. Ale też teksty biblijne uczą nas tego, by podziękowanie nie było tylko i wyłącznie słowem. By podziękowanie było całą naszą postawą, gotowością. Podzielisz swój chleb z głodnym. To jest wezwanie, do gotowości, by wtedy, kiedy przyjdzie taki czas, kiedy spotkamy ubogiego, biednego, będziemy w stanie dzielić się tym, co mamy. Dlatego to święto jest też swoistym wezwaniem, by każdego roku na nowo uczyć się, jak Bogu dziękować. Bo być może to nasze podziękowanie, nie tylko słowem, ale i czynem, może stać się dla kogoś Bożym błogosławieństwem. Właśnie tą Bożą nadzieją, którą Bóg w nas posyła dla innych.